5 minut po godzinie 8. Ben Beyza, Türk'üm. Şu an burada Radyo Kaşaba'yı dinlemek üzeresiniz. Radyo Kaşaba. W przyjętym na ostatniej sesji Rady Gminy Kosakowo miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Centrum Administracyjno-Usługowego w Kosakowie zarezerwowano teren pod przyszłą lokalizację zespołu obiektów użyteczności publicznej, takich jak budynek Urzędu Gminy z parkingami, nowoczesna biblioteka oraz Centrum Kultury z salą widowiskową. Gdzie oni to wszystko pomieszczą? Odpowiedź zna wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie wójcie, za chwilę przejdziemy do tych konkretnych... Tak, nie możemy zacząć inaczej. Nie możemy. Zacznijmy od tego, co też wydarzyło się w Katarze wczoraj, a dokładnie w Doha. 0-2 to boli, ale to są takie łzy szczęsne? Zdecydowanie łzy szczęsne. Znaczy, takiego horroru muszę przyznać, że dawno chyba nie dawno widziałem. Nie myślę, że starczy nam adrenalin co najmniej na ten tydzień albo i dłużej. Oczywiście do niedzieli, do meczu z Francją. No oczywiście mecz był bardzo, bardzo trudny. Przegrywamy 0-2, ale szczęśliwie awansujemy do 1/8 finału, czyli coś, co od 36 lat po prostu się nie zdarzyło. Nie, ale to jest, panie wójcie, przegraliśmy, ale wygraliśmy. A z kolei Meksyk wygrał, ale przegrał. No to jest niestety brutalna matematyka, ale jak wiemy, my Polacy w matematyce jesteśmy po prostu bezbłędni. Każde mistrzostwa świata Europy to zaczynamy przede wszystkim nie od piłki nożnej, tylko od matematyki, czyli co się stanie po prostu, żeby przejść dalej. Jadąc na mistrzostwa, czy to Europy, czy świata, było mecz otwarcia, mecz o honor... I mecz o wszystko. I mecz o wszystko. Mecz o wszystko i mecz tak. Wszystko i mecz o honor. Dokładnie tak. Tutaj wygląda to całkiem inaczej. Znaczy tak, mistrzostwa zaczęły się w ogóle inaczej, bo pierwszy mecz na otwarciu, którego nie przegraliśmy, który zremisowaliśmy. To już było zapowiedziało, że mistrzostwa będą inne niż te, które dotychczas mieliśmy. Także myślę, że generalnie powinniśmy się cieszyć. Może faktycznie mecz nie był najlepszy, bo faktycznie przegraliśmy, ale chyba jako Polacy jesteśmy mimo wszystko dumni, jesteśmy w 1/8 finału i co? I trzymamy teraz kciuki naprawdę za mecz z Francją. Dokładnie, który już w najbliższą niedzielę, ale jeszcze nawiązując do gry. Kto pamięta, jak grała Kostaryka, jak grały Niemcy, jak grała Japonia, jak grała Kanada, jak grała Holandia? Włosi, których nie ma. Pamięta pan, wójt, jak oni grali? Nie, tak liczył się wynik. Nie. Dokładnie tak. Jesteśmy w 1/8. To ja bym chciała wrócić do matematyki, o której tutaj wójt wcześniej wspomniał. Jaki będzie wynik z Francją? Nie, już nie typuję, bo przecież meczu ciężko wytypować. No ja nie ukrywam, że mocno liczę, że nawet gdyby był remis i by doszło do karnych, no to przy takim wspaniałym bramkarzu myślę, że mamy wtedy realne szanse przejść dalej. My mamy szczęsnego, oni nie. Tak, dokładnie. No to... Zatem po nasi? Przejdą, nie, no zdecydowanie. Przejdziemy dalej, sercem przejdziemy? Jesteśmy za naszymi, sercem. Liczymy za naszych. No. Też tak, opinię taką słyszałem, że zadaniem było wyjść z grupy, celem. Tak. Cel został osiągnięty. Dalej możemy pokazać piękny futbol. Dokładnie tak. Znaczy ja myślę, że tak naprawdę mamy naprawdę dobrą reprezentację. Już nie tylko mówiąc o bramkarzu Wojciechu Szczęsnym, ale także Robert Lewandowski czy wielu innych piłkarzy. Mamy bardzo dobrą drużynę i uważam, że tą drużynę naprawdę stać na dużo. Nie wiem, czy zdobędą mistrzostwo, tak wysoko nie mierzę, ale myślę, że trzymamy kciuki, że ta Francja jest po prostu w zasięgu i myślę, że przejdziemy dalej. No bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był ekspert piłki nożnej, wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. Nie, wracamy na gminne podwórko. Po co taka inwestycja? Skąd pomysł? Pomysł jest tak naprawdę, rodzi się z potrzeb. Widzimy doskonale, jak gmina Kosakowo bardzo dynamicznie się rozwija, jak dużo mieszkańców wprowadza się do naszej gminy. Oficjalnie w 2011 roku było nas około 10 tysięcy, w latach 90. około 3 tysięcy. W tej chwili oficjalnie zameldowanych jest 17 300, a według danych GUS-owskich jest co najmniej 3 tysiące więcej realnie mieszkających mieszkańców gminy. Mało tego, stawia nas to na drugim miejscu w skali kraju, jeżeli chodzi o najbardziej dynamiczny, że tak powiem, wzrost liczby mieszkańców. I ten wzrost liczby mieszkańców powoduje, że musimy myśleć o wielu aspektach życia publicznego. Oprócz tego, że oczywiście budujemy drogi, oświetlenia, chodniki, wodociągi, szkoły, przedszkola, czyli te wszystkie takie niezbędne rzeczy, to też musimy pomyśleć o docelowym takim zapleczu administracyjnym. Obecny budynek urzędu ma już ponad pół wieku i on już jakby... fizycznie po prostu już nie ma możliwości żadnej adaptacji. Przeszedł chyba 4 czy 5 minimalnych rozbudów w swojej całej historii i jego funkcja po prostu już się zakończyła. I oczywiście nie mówię, kiedy nowy budynek urzędu powstanie, ale naszym celem było przede wszystkim zabezpieczyć w planach miejscowych tereny właśnie pod takie funkcje. Na te potrzeby przygotowaliśmy koncepcję, żeby zobaczyć, jakie parametry powinny być tych budynków. Mówię o 3 budynkach, czyli budynek nowego urzędu, nowej biblioteki i nowego Centrum Kultury. To jest teren oczywiście przy
ulicy Żeromskiego, między ulicą Żeromskiego a terenem lotniska. I takie funkcje w planie miejscowym udało nam się zabezpieczyć i myślę, że prędzej czy później one powinny być zrealizowane, zwłaszcza, że on to jest wszystko jakby kompatybilne z całym węzłem integracyjnym w Kosakowie, czyli powstaje nowa droga, po drugiej stronie na terenie lotniska powstanie w przyszłości linia kolejowa, także w tym miejscu stworzy nam się całkowicie nowe centrum, już nie mówię o tych budynkach jakby użyteczności publicznej, ale w pobliżu jest oczywiście ośrodek zdrowia, policja, gminny ośrodek pomocy społecznej, parafia jest, różne restauracje, różne takie usługi też prywatne i to wszystko spowoduje, że kiedyś jak to zostanie zrealizowane, stworzy się w gminie Kosakowo takie fajne centrum, które będzie też aktywowało tak naprawdę wielu mieszkańców, nie tylko w drodze do urzędu czy do służby zdrowia, ale także w każdej innej sytuacji. No plan jest zacny. Linia kolejowa, centrum, to wszystko no, brzmi ładnie. Brzmi ładnie, ale to wynika wszystko z tego, że gmina Kosakowo naprawdę bardzo dynamicznie się rozwija, głównie ze względu na swoją lokalizację, czyli blisko miasta Gdyni, blisko Trójmiasta. Z drugiej strony mamy małe Trójmiasto Kaszubskie, na północy cały powiat Pucki, Półwysep. Jesteśmy bardzo atrakcyjni turystycznie, lokalizacyjnie i ten rozwój tak naprawdę wiemy, że on cały czas będzie postępował i wiedząc, że ten rozwój z roku na rok będzie coraz bardziej dynamiczny, musimy przygotować gminę po prostu na te wszystkie elementy. To jeszcze raz, panie wójcie, w skład centrum wejdzie? Budynek nowego urzędu, nowej biblioteki i nowego centrum kultury. A jak długo będzie realizowana inwestycja? To nawet ciężko stwierdzić, jak długo to będzie realizowane. To myślę, że to jest kwestia kilku, być może nawet kilkunastu lat. Na chwilę obecną chcieliśmy po prostu zabezpieczyć w planach miejscowych jakby tereny po te funkcje. To są wszystko drogie inwestycje, także nie sądzę, żeby one tak szybko zostały realizowane, ale myślę, że prędzej czy później na pewno do tego zajdzie. Ciężko powiedzieć w tej chwili o terminach. Czy szacunkowo, panie wójcie, ile? Ile to wszystko może kosztować? Nie szacowaliśmy kosztów. Nie szacowaliśmy dokładnie kosztów. Zwłaszcza, że w obecnym czasie tak naprawdę wszelkie ceny naprawdę bardzo dynamicznie się zmieniają. Sama koncepcja też może się, że tak powiem, przy realizacji jakoś zmienić. Także jak już będziemy finalnie zabierać się do realizacji, to na pewno te koszty wtedy rzeczywiście policzymy. No, finalnie kiedy możecie się zabrać? Nie, naprawdę ciężko stwierdzić. Widzimy też, jak jest dużo innych potrzeb w gminie. No w tej chwili budujemy dwa przedszkola. Musimy skończyć te inwestycje. Oddanie do użytku dwóch nowych przedszkoli spowoduje, że pojawią się też nowe wydatki bieżące z eksploatacją i z obsługą tych przedszkoli. Coraz bardziej widzimy, że pilna wręcz jest budowa piątej szkoły w gminie Kosakowo, bo te cztery, które mamy, właściwie one już pracują wszystkie na ponad 100% swojej wydajności. Także to jest też element, który chcemy gdzieś zabezpieczyć. Także ciężko naprawdę powiedzieć, kiedy z tym wystartujemy i kiedy finalnie skończymy. No, ważne, że jest plan. Tak, dokładnie. Uważam, że najważniejsze jest mieć dobry plan i potem sukcesywnie krok po kroku po prostu go realizować. To nie wiemy ile, nie wiemy kiedy, ale wiemy dla kogo. Dla mieszkańców. Przede wszystkim to ma być wszystko dla mieszkańców. I turystów, którzy będą odwiedzać pewnie. Tak, tak, bo to są też elementy takie, które też będą częściowo obsługiwać mieszkańców i turystów. Panie wójcie, wspomniał pan dosłownie chwilę temu, że bardzo dynamicznie rozwija się gmina Kosakowo, no to stwarza ona nowe potrzeby. Co jeszcze w planach ma wójt z tyłu głowy? Co jeszcze siedzi? O mój Boże, to znaczy... Polska mistrzem świata. Nie, mamy czas. To też. Teraz tak na poważnie mówiąc, to mamy dużo bardzo różnych ambitnych planów. To znaczy jeszcze oczywiście o budowie dróg, możemy bardzo dużo mówić, oświetleń, chodników. Mamy naprawdę bardzo ambitny plan budowy ścieżek rowerowych, gdzie sukcesywnie, że tak powiem, co roku oddajemy nowe kilometry dla mieszkańców. Cały czas rozwijamy, chociaż to jest akurat na wysokim poziomie, i sieci wodociągowe, i sanitarne, to akurat nasze spółki to realizują. No, dwa przedszkola, że tak powiem, budujemy. Piąta szkoła też gdzieś jest już w jakichś tam mniej więcej planach. Ostatnio mówiliśmy o planie nowej ekomariny na pograniczu Rewy i Mostów. To jest też kolejny bardzo, bardzo ambitny plan. Nawet chyba można powiedzieć, że bardziej ambitny niż budowa nowego urzędu czy tego całego centrum administracyjnego. Także różnych takich planów jest naprawdę bardzo dużo. Robimy dziesiątki różnych projektów, które są na etapie planowania, projektowania czy wydawania różnych decyzji i one sukcesywnie po prostu będą realizowane. A też na naszym wspólnej rozmowie ostatnio rozmawialiśmy też o mini obwodnicy Kosakowa, o nowej drodze, która ma... To jest
to jest bardzo powiązane z tym centrum administracyjnym. To znaczy my w tej chwili jesteśmy na etapie projektowania, właściwie już kończenia projektu nowego układu drogowego Kosakowo, Pierwoszyno, Mosty, gdzie po pierwsze zmieniamy, że tak powiem, przebudujemy cały układ drogowy w Kosakowie, gdzie powstaną dwa duże ronda turbinowe i cały układ dwujezdniowy. Następnie omijamy w ogóle Pierwoszyno, przede wszystkim, żeby odciążyć Pierwoszyno, gdzie droga jest bardzo wąska, przebiega praktycznie niejednokrotnie przy ścianach budynków. No i nową drogę w Mostach, czyli ulicę Zieloną, gdzie ten teren też ma kilkadziesiąt hektarów pod inwestycje i tam już mieszkańcy zaczynają się budować. Także to jest też jakby nowy układ drogowy, który będzie obsługiwał przede wszystkim naszych mieszkańców, czyli będzie Pierwoszyno, Mosty, Mechelinki, Rewa, będzie dla tych mieszkańców nowym układem komunikacyjnym. Lifting będzie przechodził Urząd Miasta, o czym pan wspomniał przed chwileczką. Gminy, ale jeszcze. Gminy. Ja bym chciał jeszcze podpytać 50 lat gminy Kosakowo. Tak. Pół wieku, 100 lat zaśpiewać jak najbardziej. Będzie można w najbliższą niedzielę. Okazję. W najbliższą niedzielę, dokładnie. 4 grudnia mamy uroczystość, mamy uroczystą sesję Rady Gminy, gdzie świętujemy dokładnie 50-lecie, bo 4 grudnia 1972 roku Wojewódzka Rada Narodowa podjęła decyzję o utworzeniu właśnie gminy Kosakowo. W tym czasie oczywiście też powstała nie tylko gmina Kosakowo, ale cały szereg innych gmin na Pomorzu i w Polsce. Natomiast no, my to świętujemy. To znaczy uważamy, że gmina Kosakowo przez te 50 lat przeżyła bardzo duże takie przemiany, przeobrażenie wręcz. I uważam, że mamy co świętować. 50 lat temu gmina Kosakowo była typową gminą wiejską, typową gminą rolniczą. W tej chwili oczywiście cały czas jesteśmy gminą wiejską i cieszymy się, że to rolnictwo cały czas jest jeszcze aktywne na terenie gminy Kosakowo, ale też widzimy, jak bardzo dynamicznie gmina się zmieniła. Szczególnie jakby początek lat 90., napływ nowych mieszkańców, uwolnienie dużych terenów inwestycyjnych. Tak jakbyśmy sobie porównali, wtedy gmina miała około 3000 mieszkańców, w tej chwili ma realnie około mieszkańców około 20 000 mieszkańców. Wcześniej byliśmy, powiedzmy sobie, traktowani trochę jako taką sypialnię Gdyni, sypialnię Trójmiasta. W tej chwili gmina Kosakowo coraz bardziej, że tak powiem, już ma swoją tożsamość, swoją taką, nazwijmy to taki nacjonalizm lokalny, gdzie wielu mieszkańców bardzo utożsamia się z tym miejscem. Nikt nie żałuje tego, że z jakiegokolwiek kątka kraju wyprowadził się do gminy Kosakowo, bo tu się po prostu dobrze mieszka, tu po prostu warto być. Mamy naprawdę wspaniałe miejscowości turystyczne, wspaniałe miejscowości, bardzo aktywne społeczeństwo. Właśnie to społeczeństwo jest chyba taką największą zaletą całej gminy Kosakowo, bo ci mieszkańcy po prostu naprawdę są świetni. Ale wracając jeszcze do obchodów w niedzielę o godzinie 17 w Kosakowskim Centrum Kultury, co przygotowaliście z okazji 50-lecia? Znaczy generalnie przygotowaliśmy całą taką uroczystą część jubileuszu 50-lecia. Rozpocznie się wszystko oczywiście jakby uroczystą sesją Rady Gminy. Potem będziemy mieć na pewno film promocyjny z gminy Kosakowo. Mamy też przygotowane przemówienia. Mam przemówienia oczywiście dla gości. Mamy też drobne niespodzianki, o których na razie tutaj nie chciałbym za dużo mówić. Także myślę, że będzie bardzo sprawnie to cała uroczystość przeprowadzona, ale myślę, że bardzo miło i cieszę się, że dużo osób odpowiedziało, że przyjedzie na to. To jeszcze na koniec spytamy o mocne i słabe strony jubilatki gminy Kosakowo przez te 50 lat. Mocna strona, położenie. Mocne strony to jest na pewno położenie, czyli tak jak mówiłem, mamy Gdynię, mamy całe Trójmiasto, mamy małe Trójmiasto Kaszubskie i powiat Pucki, czyli położenie jest niewątpliwie bardzo dużo zaletą. Niewątpliwie zaletą jest to, że mamy 5 miejscowości, które graniczą z linią brzegową. Bardzo dużo zaletą są mieszkańcy. Są mieszkańcy, którzy są bardzo aktywni, mają wiele świetnych pomysłów, bardzo się aktywizują. I tych mocnych stron tak naprawdę jest dużo, można powiedzieć. Tak naprawdę to, że cały czas się rozwijamy. Słabą stroną, to co można powiedzieć, na pewno jest komunikacja, która jest w tej chwili mocno uzależniona od głównego połączenia komunikacyjnego, czyli ulicy Derdowskiego, Pułkownika Dąbka, Kwiatkowskiego. I to jest chyba taka najsłabsza strona. Można powiedzieć jeszcze, że słabą stroną na dzień dzisiejszy, ale to jest oczywiście do rozwiązania. Są też trochę szkoły, a właściwie to trochę mniejsza ilość miejsc niż napływ nowych, że tak powiem, dzieci do szkół podstawowych. To też jest gdzieś bolączka. A resztę rzeczy, myślę, w miarę płynnie, sukcesywnie są na bieżąco realizowane. No i plusem jest to, że macie lotnisko pod ręką. Mamy. Myślałam, że jak zapytasz o te słabe strony, to pan wójt powie, wiem.
Ale nie powiem. Nie, ja jeszcze... nie. My bardzo otwarcie mówimy, to znaczy my podchodzimy bardzo realistycznie do rozwoju gminy Kosakowo. To znaczy właśnie wiemy, gdzie mamy szansę rozwoju, wiemy też, gdzie mamy największe problemy, gdzie musimy położyć większy nacisk po prostu, czy inwestycyjny, czy organizacyjny. Jesteśmy po prostu tego świadomi. Chyba to jest największy, można powiedzieć, nasz plus, że jeżeli wiemy, gdzie są nasze słabe strony, to od razu działamy, żeby po prostu starać się je albo zminimalizować, albo wyeliminować. Nie będziemy tu reklamować, ale w gminie Kosakowo powiało trochę katarem. Nie wiem, czy pan wójt wie, o czym mówię. Nie, tak za bardzo nie. Bo przyciąga inwestorów. Bramkarz? Kuszczak? Tak, a, tak, zdecydowanie. Ja wczoraj widziałem nawet na trybunach. No tak, właśnie, był. Siedział koło samego prezydenta FIFA w towarzystwie nawet Lotara Mateusza. Proszę bardzo, Tomasz Kuszczak. W gminie Kosakowo. Zdecydowanie. No z panem Tomaszem oczywiście się znamy nie od dziś. Inwestuje w miejscowości Rewa, ma pokoje na wynajem. Reklamował też, to jest też jakby plusy tego typu inwestorów, że jeżeli oni czasami reklamują swój biznes, mówiąc krótko, to reklamują też gminę Kosakowo. Dokładnie. I to jest obopólna korzyść. To znaczy, my się cieszymy, jeżeli turyści przyjadą do takich na przykład lokali, to oni przyjeżdżają też do gminy Kosakowo, do miejscowości Rewy, spędzają tutaj czas. Wydają też, mówiąc krótko, pieniądze nie tylko na sam lokal, ale w wielu innych, że tak powiem, miejscach. Czyli to są takie wartości dodane i tego typu inwestorów jak najbardziej, że tak powiem, oczekujemy, zawsze witamy ich chętnie, bo to jest reklama, to jest obopólna korzyść i dla inwestorów, i dla gminy Kosakowo. Skoro bramkarz już jest w Rewie, no to teraz pora na obrońców, na przykład Kamil Glik. Przejdźmy do pomocników, do napastników, być może, kto wie. No zobaczymy. Życzymy wszystkiego dobrego oczywiście. Dziękuję bardzo. A naszym gościem był dzisiaj wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję za miłą rozmowę. Miłego dnia wszystkim państwu życzę. Radio Kaszebę. Kiesme, bywaj.